Ja o tym mówiłam troszkę w środę na modlitwie wstawienniczej, ale nie było w nas wszystkich, więc chciałabym te rzeczy trochę powtórzyć, bo jest to coś, co jest aktualne dla nas, ale nie tylko jakby dla naszego Kościoła, tylko generalnie w ogóle jest taki moment i to dotyczy też innych wierzących też w tym kraju. Może to zauważyliście, może nie, od września rozpoczął nam się inny czas i mamy więcej nacisków, mamy więcej presji. Mogliście to odczuwać. Czy jakieś na przykład nagłe wydatki, nagle się finansowe pojawiły, czy nieoczekiwane zwroty akcji, czy nagłe jakieś inne sytuacje trudne, które przeżywacie, czy w swoich domach, czy w swoich firmach, czy gdziekolwiek indziej. Możecie to odczuwać. Jest pewnego rodzaju nacisk i presja. Jest pewnego rodzaju kryzysik. I tak jak mówiłam w środę, to nie jest problem, bo kryzysy były, są i będą. I absolutnie nie chcę mówić w takim kontekście, żebyśmy teraz się bali, absolutnie nie. Coś wam chcę poważnego powiedzieć. I tutaj chcę to wam zobrazować, nawiązując do Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus daje takie porównanie. Mówi o dwóch kategoriach ludzi, którzy są narodzeni na nowo, którzy są wierzący i którzy stają przed sytuacją trudną. Tam jest mowa o nawałnicy. Jeden człowiek to ten, który zbudował na fundamencie swoje życie i przyszła nawałnica i runęły wiatry, deszcze. Pamiętacie ten fragment z Biblii? Ale ten człowiek się ostał z uwagi na fundament, a ten drugi człowiek, kiedy przyszły te nawałnice, te deszcze i te wiatry, runął i jego upadek był wielki. Ja o tym trochę mówiłam w środę. Zobaczcie, bardzo ważna nauka z tego płynie dla nas na ten moment. Okoliczności trudne, niesprzyjające dotyczą nas wszystkich. Nie ma wybrańców. Dotyczy to i jednej, i drugiej kategorii ludzi. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz. Jedni się ostaną w tych trudnych sytuacjach, a drugi z racji tych nacisków i presji padną pod ich naciskiem, a ich upadek będzie wielki. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj tak naprawdę o to, czy masz zbudowany fundament. Ci z was, którzy do tej pory jeszcze nie pracowaliście na tym fundamencie, albo może inaczej, uznaliście, że już jesteście na jakimś poziomie i to wam wystarczy. Zrewidujcie, jak jest realnie, jak reagujecie w sytuacjach trudnych, czy to powoduje, że jesteście powaleni, czy te trudne sytuacje, które przechodzicie, one was powalają, czy nie. Bo jeżeli was powalają, to oznacza, że nie jesteście prawidłowo, może inaczej, nie jesteście na tyle silnie zbudowani jeszcze. Tam jest fajny obraz, tam jest to fajnie pokazane. Ja wam to tak może szybciutko troszkę rozłożę na czynniki pierwsze, bo to jest bardzo głębokie. Jezus mówi w ten sposób, kto słucha moich słów i je wykonuje, tak? Od tego się zaczyna. Słuchanie to nie jest tylko na zasadzie, że sobie posłuchałem nabożeństwo, odpaliłem sobie jakieś tam nauczanie, tylko to jest bardzo mocno powiedziane, że słuchać to znaczy nie tylko usłyszeć swoimi uszami, ale też przyswoić to, co się usłyszało, zgodzić się z tym i posłuchać, być posłusznym. To jest po prostu pierwszy element. I wykonywać, wykonywanie tych słów, które się usłyszało, to również jest bardzo gruba sprawa, bo tam, gdybyście to sobie sprawdzili w języku greckim, odnosi się to do bardzo wielu dziedzin życia. Jest to związane z wykonywaniem słowa, z modlitwą słowem, z zarządzaniem tym słowem, z walką tym słowem i wiele, wiele dotyczy to innych obszarów. Więc zobaczcie, że to jest o wiele szersze. I ten, kto słucha i wykonuje, jest przyrównany do tego męża mądrego, który zbudował swój dom na tej skale. I znowu to jest ciekawostka. Tu nie chodzi o jednorazowy akt. Na zasadzie zbudowałem i teraz mogę założyć ręce, wiecie, i do góry brzuchem leżeć, po prostu już mam zbudowane. Nie. Tam jest opisane to w ten sposób, że mam zbudowany fundament, wykopany ten fundament, ale ja dalej buduję ten dom, ja dokładam kolejnych elementów. Tam jest opisane to w ten sposób. Nakładam element na element. Ja usprawniam, ja dokładam, ja upiększam, ja powiększam. Więc zobaczcie, że to jest proces stały, że to nie ma czegoś takiego, że o, mam fundamenty, przesłuchałem, odpaliłem, odhaczyłem, mam zbudowane. Bo zobacz, jak reagujesz w sytuacjach, kiedy przychodzą różne naciski i kryzysy. Czy to cię powala, czy kiedy przychodzi ta nawałnica, to jesteś powalony w związku z tymi sytuacjami, tymi informacjami, które do ciebie docierają, czy jednak jesteś stabilny i jesteś zrównoważony. To tutaj zrewiduj w ogóle, jak masz to zbudowane. To nie jest na zasadzie jednorazowego aktu. To jest cały czas w ruchu, cały czas w ruchu. Jeżeli chodzi o tego człowieka, który jest opisany jako ten bezmyślny człowiek, który nie zbudował tego domu na fundamencie, tam jest znowu mocno powiedziane,
to jest głupek, a jeszcze mocniej powiedziane, to jest debil. Człowiek, który słucha, ale nie wykonuje tych słów, tak naprawdę sam sobie robi poważną krzywdę, bo jest napisane w ten sposób. I będą te nawałnice, i spadną te deszcze, i przyjdą te wiatry, i co? Powalą go. Jest opisane w ten sposób, że jego upadek będzie totalny, gwałtowny i nagły. Zobaczcie, czy nie było takiej sytuacji, że wszystko jest fajnie, wszystko jest dobrze, coś się pojawiło, kryzysik, i jesteście powaleni. Nagle jest problem, nagle jest Ewka, módl się, nagle pastorze ratuj, nagle coś tam. O czym to świadczy? O tym, że nie został zbudowany jeszcze ten fundament. On jest na jakimś gruncie, ale nie jest to grunt tak skalisty, bo tam znowu jest opisane w ten sposób, że ten człowiek głupi, który buduje ten dom, nie zbudował go na fundamencie skały, na fundamencie prawdy, tylko jest tam domieszka z piaskiem. Czyli nie kopał głęboko, nie kopał na tyle głęboko, nie spalił się to, co mówiła Iza w modlitwie, nie spalił się w swojej komorze, nie szukał tej prawdy, nie zgłębiał jej na tyle głęboko, żeby dokopać się i dogryźć do tego fundamentu. Coś tam sobie zbudował, ale okazało się, że w sytuacji trudnej, w kryzysie wszystko runęło, bo brakowało tego fundamentu. Więc to, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, to żebyście wykorzystywali ten czas, który macie. I teraz tak, sytuacje trudne są do tego, żeby zrewidować, na ile już mamy pobudowane rzeczy. A to nie jest ten moment nagle, żeby ola Boga teraz budować. Bo kiedy jest czas pokoju, to w czasie pokoju człowiek przygotowuje się do różnych rzeczy, a nie w momencie wojny. Po prostu. Ja teraz miałam też taką sytuację, się śmiałam, bo ludziom przebiega czarny kot przez drogę, mi przebiegła ruda wiewiórka. Śmiałam się z tego. Natomiast to jest dla nas znowu informacja w tym temacie. Wiewiórka zbiera pokarm, zbiera te orzechy w momencie największego dobrobytu, kiedy jest go pod dostatkiem. Przygotowuje się na kryzysy, przygotowuje się na trudny moment, że kiedy jest zimno i kiedy nie ma już tych orzechów, to ona sobie wyciąga z tej swojej tam dziupli, tak? To jest informacja dla nas, żeby wykorzystywać ten czas, kiedy jest wszystko okej, i wtedy kopać fundamenty, wtedy spalać się w modlitwie, wtedy rewidować, jak jesteśmy zbudowani, nie w momencie kryzysu. To trochę wtedy już za późno. Wtedy leżymy i kwiczymy. Nie o to nam chodzi. Nasze zadanie jest takie, żeby stać stabilnie, stać w prawdzie, żeby nas nic nie powaliło. Jeszcze jedna ciekawostka. To słowo, które jest tam użyte w języku greckim odnośnie tego, że przychodzą te nawałnice i uderzają w ten dom i ten dom pada bądź nie pada. To jest cały czas jedno to samo słowo. Wiecie, co tam jest napisane dokładnie? Że kiedy człowiek ma prawidłowo zbudowany fundament i kiedy uderzają te nawałnice, to one padają na twarz. One padają przed. Wróg jest pokonany, pada przed tobą. I te konsekwencje trudnych, różnych sytuacji, tych kryzysów, one w ciebie nie uderzają. One padają tuż przed twoimi stopami, tutaj dosłownie przed tobą. Natomiast to, ty dalej jesteś stabilny, ty dalej jesteś zrównoważony. Ciebie to nie dotyka, ale jeżeli nie masz prawidłowo zbudowanego tego fundamentu, jeżeli nie kopałeś dostatecznie głęboko, jeżeli tam cały czas są domieszki piasku, to wszystko się chwieje i zobacz w swoim życiu, że wielokrotnie jest tak, że ty się chwiejesz, pojawia się jakiś problem i nagle jest rozchwianie, bo tam jest piasek i wszystko chodzi, te fundamenty chodzą, ten dom chodzi, dlatego że nie wgryzłeś się odpowiednio w tą glebę, nie wbiłeś się w tą skałę, nie dokonałeś tego ruchu. Dlatego tak masz, że się chwiejesz i to też powoduje, że kiedy przychodzą kryzysy i trudne sytuacje i kiedy uderzają przed tobą, to ta fala zniszczenia, ta fala rażenia powoduje, że ty razem z tym się powalasz. Po prostu. Na zasadzie konsekwencji, po prostu siły rażenia. Więc dla nas bardzo ważna informacja, wykorzystajmy czas, który mamy, budujmy dalej siebie, pilnujmy swojego życia modlitewnego, to jest nasza podstawa, wgryzajmy się mocno w słowo, nie na zasadzie pobieżnie, w ogóle jesteśmy tymi, którzy są mądrzy, wykorzystujemy czas, jesteśmy praktykami słowa. Amen.